No cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj polecimy z zadaniem czwartym, ale numer drugi z 2019 roku. Zaczęliśmy już tutaj ostatnio na kanale zadanie 4.1, teraz zadanie 4.2. Dla przypomnienia mamy plik, tam jest w tym pliku 500 liczb całkowitych. One są stosunkowo krótkie, chociaż dla tego zadania to nie ma znaczenia, bo dla części pierwszej to miało znaczenie, że to było maksymalnie 100 tysięcy. Natomiast teraz w zasadzie może być taka liczba, że może zawierać dużo, dużo cyfr, byle nam się zmieściła, no oczywiście w jakimś tam longincie i tak dalej, ale musimy to, każdą z cyfr będziemy traktować osobno. Więc będziemy znowu wczytywać liczby z pliku i to już umiemy z zadania 4.1. Musimy następnie tą wczytaną liczbę z pliku rozłożyć na cyfry i tu jest pewien kłopot. No bo może Wam brakować do matury pewnych składniowych rzeczy. Rzeczy, które da się wygooglać czy wybingać dosyć szybko, a na maturze nie ma dostępu do internetu. Więc musicie umieć sobie podzielić tą cyfrę, liczbę, to co się wczyta. Musicie sobie to umieć podzielić na po prostu odpowiednie kawałki. No i teraz przejdziemy zaraz do obliczania tego zadanka, ale zanim to mała prośba, żeby dać kciuczka w górę, zaprenumerować kanał, jakiś komentarzyk pod filmem, bo dzięki temu YouTube będzie promował te filmy szerzej. No a teraz już przechodzimy do naszego edytora. Mam tutaj w Eclipse otworzone poprzednie zadanie. Na razie do niego nie będę sięgał, do niego będę sięgał potem. Robię sobie nową klasę. W tym samym projekcie sobie zrobię zadanie drugie. Nowa klasa. Zadanie 42, żeby miało maina, tak? I zastanówmy się teraz nad czymś, jak będzie działała ta główna część tego programu. Czyli będziemy mieli już wczytaną jakąś liczbę. No właśnie, czy wczytamy ją jako liczbę, czy wczytamy ją jako stringa? Tu by się trzeba było zastanowić, bo docelowo potrzebujemy stringa, żeby z niego wyciąć fragment. Więc zaczniemy od tego, że mamy napis równa się 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak? I 0 powiedzmy. I mamy, tak, to jest więcej niż te 100 tysięcy zakładane, ale powiedzmy, że mamy taki napis na razie. I teraz ten napis, który tutaj mam, to mogę wywalić, won mi z tym, mogę się do niego odwoływać tak jak do tablicy. Ale uwaga, jeżeli będziecie to pisać w C++, to napis jest po prostu tablicą. Czyli można napisać napis od na przykład 5. Co da piąty element tej tablicy? Jeżeli będziecie pisać w Pythonie, no to podobnie można zrobić napis od 5 i da piąty element. W Javie akurat napis jako string jest obiektem, a nie tablicą. Czyli tam jest tablica w środku, tak, tych wszystkich elementów, tych wszystkich cyfr, ale dodatkowo jest cały obiekt opakowany. Ale to nie ma nic problemu, bo możemy zrobić napis, kropka, char at, czyli od charakter at, charakter na pozycji indeks, na pozycji na przykład piątej. I to mi powoduje, możemy sobie to wypisać, sysout. OK, to sobie wypiszemy takie coś. O, tu mam z boku konsolę, bo mi się tu gdzieś z boczku przykleiła, ale nawet niech sobie będzie dzisiaj z boczku, bo dzisiaj są liczby po kolei, będą się tutaj wypisywać, czyli wyniczki mamy tu. No i co? Mamy piąty element, to jest 6. No i pasuje, bo tu jest element 0, element 1, element 2, element 3, 4 i piąty element. 6, 7, 8 i 9. 5, 6, 7, 8, 9. Czegoś mi brakuje? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Aha, no bo od 0, tak. Od 0 się liczy, czyli jest 9. Sam się zapędziłem w kozi róg. Dobrze, czyli mamy to, że możemy sobie taki string rozbić na elementy. No i możemy zrobić sobie pętlę for i int i równa się od zera do długości napisu.
No i jeżeli znowu piszemy w jawie, to napis jest obiektem, czyli napis Leny Lengt. Tak? Jeżeli będziemy chcieli pisać to w C, to trzeba użyć zewnętrznej funkcji len, która zbada długość napisu jako tablicy. Ale tu jest obiekt, więc on sam wie, jaką ma swoją długość. Oczywiście i mniejsze od długości napisu. Mniejsze, dlatego że jak napis jest 10, to musimy dojść do 9, tak? Bo od 0 do 9 indeks. Czyli nasz indeks będzie się zmieniał, tak? Od 0 do 9. No i możemy co? I możemy sobie, powiedzmy, wypisać te wszystkie cyfry na pozycji i tej, żeby sprawdzić, czy to działa. Tak, uruchamiam. I mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Czyli wszystkie cyfry po kolei nam wypisało. No, czyli już wiem, że cyfra to będzie to. Tylko jakiego to będzie typu? Tak? Ta moja cyfra równa się to. Ale jaki to jest typ? Oczywiście teraz mi podkreśla. No musimy sobie sprawdzić, jak sobie robimy, jak robię napis, kropka, o, char et, to mi zwraca po prostu chara. Typ, który to zwraca, jest po prostu charakterem. No więc tu musi być jako typ. No i podobnie będzie w języku C++, gdzie też element tej tablicy będzie pojedynczym znakiem. No i mamy ten znak. I teraz ten znak musimy przerobić już na liczbę, żeby z niej policzyć po prostu silnie. Jeszcze nie wiemy, co to jest być może silnia, tak? Ja wam wyświetlę to zadanko w rogu, co prawda teraz będzie mi zasłaniało konsolę, ale spójrzcie na to zadanko. Tam w ogóle jest wyjaśnione, co to jest silnia. Maturzysta powinien wiedzieć, co to jest silnia, że na przykład silnia 4 to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4, silnia 5 to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5. Silnia, więc dochodzimy od 1 do tego elementu, dla którego liczymy silnie. Dla jedynki to też się zgadza, bo jest 1 i kończymy na 1. Problemem jest z zerem, który jest liczbą naturalną, a silnie definiujemy dla liczb naturalnych. Nie mogą to być liczby rzeczywiste, ani ujemne, całkowite, tak? Liczby naturalne. No i pytanie, czy 0 jest liczbą naturalną, to jest w ogóle jakby taki filozoficzny element. No ale tutaj tak, tutaj zakładamy, że 0, no bo 0 może być elementem cyfry, liczby, cyfrą, więc 0 jest liczbą naturalną. No i silnie 0 definiuje się jako jedynkę po prostu. Taka jest definicja. No i to jest powiedziane po prostu jak w zadaniu. Ale każdy maturzysta, co to jest silnia, powinien wiedzieć. No i teraz właśnie, muszę mieć tą cyfrę, żeby dla niej policzyć silnie. No bo będzie na przykład cyfra 9, to muszę zrobić 9 razy 8 razy 7 razy 6 razy 5 i tak dalej. A to jest dla mnie charakter. Czyli muszę ten charakter przerobić na liczbę. No więc musiałbym mieć int cyfra, powiedzmy C sobie to nazwę. I teraz musiałbym mieć jakiś int cyfra, już faktycznie będący liczbą, który zostanie przerobiony z napisu. No i jest w integer, ma coś takiego jak parseInt, który powoduje, że bada zawartość stringa i przerabia go na integera. Co tu się dzieje? Tu jest klasa, to jest klasa integer, ale klasa, która ma metody statyczne. Czyli nie musimy mieć obiektu typu integer, tylko możemy mieć klasę, ona ma jakieś tam w sobie metody i to, co podajemy tu napis, na przykład gdybym tu podał, powiedzmy, 1, no to zamieni mi ten 1 na inta. Czyli moja cyfra, już niezależnie od tego, na razie jeszcze tego nie używam. Gdybym teraz tutaj wypisał cyfra, to powinna być po prostu cyfra 1. No jest 1, 1, 1, 1, no bo w ogóle nie robię tego. Czyli zamienia mi jedynkę na cyfrę, mogę sobie napisać cyfra na przykład, o, razy 10, żeby było widać, że to jest cyfra. No i mam 10, bo 1 razy 10, tak? Jak mam 178, to będę miał 178, bo będzie 1 razy 178. A i więc chciałoby się w to miejsce wstawić tą cyfrę tu, cyfrę C, nie? No to jak wstawię to tu, powinno być fajnie, a zgłasza błąd. Dlatego, że
metoda parseInt chce dostać stringa, czyli obiekt ten stringowy, tak? A dostaje po prostu zwykłego charaktera. Jak zamienić charakter na string? No, mógłbym oczywiście napisać kolejną zmienną string cyfra s to się równa cyfra c plus no i cokolwiek pustego. I w tym momencie co się stanie? Java sama do tej cyfry dołoży nic, ale jak już dołoży nic, to z tego powstanie obiekt będący stringiem. No i już możemy teraz tutaj cyfra s wykorzystać. No i sprawdźmy, czy teraz będzie to pasowało. No, usunę to razy 178, ale żeby było widać, że mnożę, to zrobię razy 10. No i mamy 10, 20, no za wyjątkiem ostatniego. Aha, ostatnie 0, no bo mnożę 0 razy 10, to jest dalej 0. Ale wychodzi, oczywiście bez tego mnożenia mnie interesuje tak naprawdę. To mnożenie było tylko, żeby pokazać, że on, to już jest dla niego cyfra, że potrafi to pomnożyć. Jest to już dla niego integer. Oczywiście, żeby to skrócić, no ja nie muszę tyle zmiennych robić po drodze. Ja mogłem to, prawda, to coś wstawić tylko po prostu w to miejsce. No jak ktoś bardzo chce, to znowuż też może to skrócić jeszcze i zamiast tego tu wstawić to tu. I to wtedy może wywalić, tak? I no i będzie jedna linijka, ale ja to sobie rozbiję, wrócę do tego, co było rozbite, żebyście to tak mieli etap po etapie. Czyli najpierw odczytuję znak jako charakter, potem zamieniam go na stringa poprzez dodanie mu w locie. No są jeszcze inne metody, ale tak mi jest najszybciej. Potem robię parse, czyli zamieniam tego stringa na cyfrę. No i potem tą cyfrę już mam i mógłbym ją teraz z niej liczyć silnie. Czyli muszę mieć jakąś funkcję, która liczy silnie. Więc napiszę sobie teraz, tak, no ja wiem, że ładniej byłoby private, ale damy sobie public. Dla tych, którzy właśnie tutaj nie są aż tak biegli, to public static int silnia, jakieś int n, do środka przyjmujemy, chociaż tam zadanie jest bodajże k, no to możemy sobie tutaj nazwać k, ale to nie ma znaczenia. On mi podkreśla błąd, dlatego że ta funkcja jeszcze nie ma return jakieś na przykład 1 na razie. I nieważne co dostanie do środka, zawsze zwraca 1. Tak, czyli cyfra plus jakiś odstęp, a zrobię sobie tu strzałeczkę w ogóle, plus na przykład silnia od cyfra. Tak, tak będzie tutaj mi to wypisywało. Oczywiście jeszcze nie liczy silni, więc a, tak, tak, tu ta strzałeczka mu zaszkodziła. Okej, dwukropek niech będzie z tym, uruchamiam. No i mam na każdego i jego silnia na razie wynosi 1, bo nie liczę. No i teraz, zanim zacznę liczyć silnie, to zrobię sobie int sil. Nie muszę się martwić, że int, bo silnia, jak wiemy, bardzo szybko rośnie, ale w tym przypadku nasza silnia będzie oznaczała silnie z 9 maksymalnie. No bo z cyfry, czyli maksymalnie silnia 9. I teraz w związku z tym jakieś sil, to się równa 1. No i teraz pętla for int i równa się od jedynki, w zasadzie od dwójki, bo mnożenie przez 1 to tylko marnowanie czasu procesora i mniejsze lub równe naszemu k i plus plus. No i co musimy robić w tej pętli for? W tej pętli for musimy mnożyć sil równa się sil razy nasze i. Tak, czy jeżeli i będzie równe 0, właśnie dla 0 silnia wynosi 1. Więc co będzie, jak będzie i równe 0? K, przepraszam, równe 0. No to będzie, że silnia wynosi 1, tu będzie wstawione 0. Czyli od 2, póki i jest mniejsze lub równe 0. No to już na starcie nie będzie mniejsze lub równe 0, czyli nic się nie wykona i zwróci oczywiście sil.
czyli zwróci jedynkę. Czyli pasuje nawet z naszą definicją, że dla zera jest jedynka. Jeżeli k będzie równe 1, no to też od dwójki, czy 2 jest mniejsze lub równe 1, no nie wykona się, zwróci jedynkę. No i dobrze, dla jedynki też miał zwrócić 1. Jeżeli k będzie równe 2, no to będzie od dwójki i mniejsze lub równe 2. No jest, 2 jest mniejsze lub równe 2. Czyli jedno mnożenie, 1 razy 2 się wykona, jest. I pójdzie, zwróci dwójkę, tak? No i tak dalej. Dla czwórki będzie razy 2, razy 3, razy 4, zwróci silnie. Czyli mamy funkcję silnia napisaną. No i co? Uruchamiamy. I jak ktoś nie wierzy, może sobie sprawdzić na kalkulatorze. Mamy, dla zera jest 1, dla jedynki jest 1. No, mogłem to 0 sobie tu z przodu napisać, byłoby to po kolei. O, tak, w ten sposób. Dla zera jest 1, dla jedynki jest 1, dla dwójki jest 2, 4, 24, 120 i tak dalej, i tak dalej. Czyli mam tą silnię, mogę ją liczyć. No i teraz, co ja mam? Mam pętlę, która przechodzi po wszystkich elementach naszego tekstu i liczy dla nich silnie, a my chcemy sumę tych silni. Więc znowuż tutaj zrobimy sobie int suma równa się 0. Na początku ta suma jest równa 0. I przy każdym wyliczeniu silni dokładam kolejną wyliczoną silnię do sumy. Czyli jak już sobie ją tutaj wyliczyłem, to ją dosumowuję. I na samym końcu, jak skończę już, to sobie ją wypiszę. I sprawdźmy, co będzie. No i wyszła suma tyle z tych, które tu były wcześniej. No i sprawdźmy, bo w zadaniu maturalnym jest powiedziane, że dla 145 powinno wyjść właśnie dokładnie 145. Więc sprawdźmy, czy tak jest. Jest. Dla 145 wychodzi 145. No i teraz oczywiście te moje wypisywanie, to jest tylko moja pułapka, ja to wyłączam, bo nie chcę mieć tego. Tego też tak naprawdę nie chcę. Co chcę? Chcę mieć, jeżeli ta suma była równa temu, co było na początku. No tylko na początku mam w postaci napisu, więc sobie zrobię int liczba równa się integer, to już znacie, parse int, no i ten napis. OK, mamy napis, no jeżeli suma równa się liczba początkowa, no to co mamy robić? Sys out, wypisać co? Wypisać właśnie tą liczbę. Obojętnie czy sumę, czy liczbę, bo już wynosi tyle samo. To mamy wypisać. Czyli dla 145 wypiszę mi 145. Ale dla czegoś, co nie ma tego efektu, to po prostu nic nie wypiszę. No bo nie pasuje to, więc nie wypisał. Czyli mamy główny silnik, mamy zrobione. Czyli weź napis. Możemy sobie nawet z tego osobną funkcję zrobić, chociaż tu no nie trzeba. Weź napis. I jeżeli on ma sumę silni pasującą do całości, to wypisz to na ekranie. Zrobię może z tego osobną funkcję, bo to się aż prosi. Public static void. Ta funkcja nic nie będzie zwracać, ona tylko będzie wypisywać albo nie. Dlatego public static void testuj i ona będzie miała stringa napis jako do środka. No i tu sobie to całe, to sobie całe przekopiujemy. No i, no właśnie miało być całe, a nie przekopiowałem całe. No i jak to można sprawdzić? Spróbujemy sobie testuj. 145. Tego nie chcemy. Uruchamiam
i jest, wypisało 145. Zostawię to, zrobię sobie na przykład testuj, testuj i na przykład tak, o. I co wypisało? 145 i 145, natomiast tego środkowego nie wypisało, no bo słusznie tamta suma silni się nie równa tej liczbie. Czyli mamy już coś, co możemy wywoływać w pętli dla każdego elementu przeczytanego z pliku. No to co, idziemy do zadania poprzedniego, no bo jesteśmy na maturze, czas nam to zależy, nie będziemy pisać tego od nowa. Idziemy do zadania poprzedniego i co mamy? No mamy na początku liczenie tamtych potęg, to nas nie interesuje, a potem mamy główną część programu, czyli plik, czytamy liczby, potem coś tam robimy, potem coś, jeszcze te wyjątki tu łapiemy, czyli nas interesuje odtąd dotąd, kopiuj do zadania drugiego i mamy co mamy, analizujemy po kolei. Mamy plik, otwieramy, liczymy skanerem, tylko wczytujemy inta. No to tak naprawdę nawet nam tu int uprości sytuację w sumie. Niepotrzebnie tu zrobiłem napis, tak teraz myślę. Tu testuj int liczba po prostu. To mogę wywalić. Aha, i tak potrzebuję z tego napis, bo potrzebuję mieć długość tych elementów i tak potrzebuję, okej, okay, nie, to wrócę, przepraszam, niepotrzebnie zakręciłem. Tu jest napis, dlatego że tak, tu muszę to rozkładać na cyfry, czyli potrzebuję napis. No więc tu mamy co, mamy tu, przeczytamy liczbę, czyli lecimy po kolei, okej, okay. Wracam do głównej myśli, mamy plik, licznik nam jest tu niepotrzebny, to nam też jest tylko było do testów, mamy skaner, czytamy póki jest następny int, to czytamy tego inta, no i tu jesteśmy, o, na tym etapie, że mamy to a przeczytane i musielibyśmy zrobić testuj a, no ale oczywiście nam będzie błąd, dlatego że testuj chce stringa, no ale to już znamy to, że możemy napisać tak i do naszego a się doklei pusty string i do funkcji wleci string. Czyli mamy testuj stringa, no i on nam będzie wypisywał. Tylko, że będzie nam wypisywał na ekranie. A my tego nie chcemy, tu jeszcze do tego musimy za chwilę wrócić. Ale sprawdźmy, czy wypisuje na ekranie. O, wypisał nam takie liczby. Czyli z tego pliku liczby TXT, te liczby spełniają warunek, między innymi jest te nasze 145, że silnia wszystkich cyfr daje w sumowaniu jednocześnie tą liczbę właśnie. No tylko teraz tak, nasze testuj zapisuje to do println-a, a my chcemy, w zadaniu jest napisane, że ma być w pliku wyniki TXT poprzedzone numerem zadania. Czyli musimy to zmienić, czyli nasze w tym momencie nasza funkcja testuj nie powinna tak naprawdę zwracać, wypisywać tego na ekran, tylko może niech ona zwróci stringa albo pustego, chociaż tak myślę, nie, jeszcze nawet lepiej, nie, niech ona zwróci bool, nie jest to ten bool, o którym śpiewa Kazik, czy tylko ból jest w języku C++, tak, bo język C++ to jest jeden wielki ból, ale ból, tak, czyli ta funkcja testuj, nie mamy nic wypisywać, ma tylko zwrócić prawdę, return true, jeżeli to są równe, a w przeciwnym wypadku return false. Oczywiście, jak ktoś tutaj bieglejszy śledzi, to można to zapisać krócej, bo co to jest? To jest prawda lub fałsz. Jeżeli to jest prawda, to zwracamy prawda. Jeżeli to jest fałsz, to zwracamy fałsz. To można to po prostu napisać w skrócie. Return to. Tak? No, czyli jeżeli będzie prościej, no to oczywiście wywalamy. I jest to dokładnie to samo, tylko mniej zamotane, a za to trzeba jakby zajarzyć, że
no warunek z ifa to jest po prostu prawda albo fałsz, więc po co sprawdzać ifem, czy jest prawda, jeżeli prawda, to wypisać prawdę. No nie, po prostu od razu zwracamy to, co wychodzi z warunku. No i teraz moja funkcja testu już mi nie będzie pisała nic na ekranie. Teraz w głównym programie sobie właśnie tutaj mogę zrobić, jeżeli, a przed tym zrobię, jeżeli to testuj, no i znowu można by napisać równa się true, co można pominąć równa się true, tak? Ale jak ktoś nie łapie, czemu można pominąć równa się true i tak zapisze, no to też zadziała, nie? Natomiast można pominąć, bo tu będzie albo true, no i mamy czy true równa się true, albo czy false równa się true. No więc jeżeli true równa się true, no to wynikiem jest true, czyli no nie trzeba tego w ogóle porównywać. Można zapisać w skrócie tak, ale zróbmy tak dla tych, którzy nie załapią koncepcji na początek. Jeżeli to jest prawdą, to testowanie, no to muszę do pliku, czyli muszę plik fwrite, co? No tą liczbę, czyli to nasze a. No i teraz tak, co mamy? Nie wiemy, co to jest fw, no bo muszę sobie to zrobić w ogóle przed tym, jak zanim to zacznę wykorzystywać. Czyli tu sobie, o, mam plik f do odczytu i mam plik fw do zapisu. Co on mi tu jeszcze bredzi? Aha, że nie, no tak, bo to musi być, przepraszam, to musi być, ponieważ jest to plik do zapisu, to musi być wewnątrz try, bo musi być tam, gdzie łapie ten wyjątek. OK, czyli mamy to. No i teraz na początku sobie jeszcze zrobimy, żeby wypisało zadanie 4.2 do tego pliku. No i niech będzie tak, nowy znak nowej linii. No i teraz na końcu jeszcze będzie oczywiście fw close. Natomiast w międzyczasie będziemy wypisywać tu write ln chyba jest, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, write, żeby była nowa linia. No na pewno możemy zrobić sobie tak, żeby była po każdym tym nowa linia. No i teraz do mojego pliku, zaraz to sprawdzimy, czy zadziała, do mojego pliku powinny trafiać te wyniki tego zadania. Uruchamiam. No i zajrzymy sobie teraz do kodu. Zajrzymy sobie teraz do wyników. O, zepsułem. I jest. Tamte osiemnastki to wynika z tego, że wcześniej mieliśmy kilka razy uruchomione zadanie pierwsze. Ja to może usunę ten plik. Tak, i teraz uruchamiam zadanie pierwsze. Teraz zadanie drugie. I teraz sobie zobaczmy te wyniki. O, tak dam duże, żebyście widzieli. Czyli jest zadanie 4.1, 18. Zadanie 4.2, mamy te wyniki. Czyli jest zadanie maturalne w języku Java wykonane. Wydaje mi się, że bardzo proste. Nie ma tu żadnych skomplikowanych algorytmów. To jest tak banalne, policz silnie. Co jest skomplikowane, no to, że trzeba znać te rzeczy, jak na przykład pobrać znak z stringa. Jak przerobić napis na inta. No takim momentem, kiedy jest to dodawanie, przerabianie znowu cyfry, charakter na string poprzez dodanie pustego stringa. No trzeba tutaj w zasadzie w tym zadaniu bardziej znać się na języku programowania niż na algorytmach tak naprawdę, bo algorytmy są banalne. Wybierz znak, policz dla niego silnie, sumuj i tyle. No na koniec chciałbym was, oczywiście poprosić o łapkę w górę,
o prenumerowanie tego kanału, bo to jest ważne, i o komentarze też tam na dole. No i taka jeszcze na zakończenie ciekawostka, że można by w ogóle nie robić za każdym razem tutaj silni. Dlatego, że my licząc silnie, no wywołujemy osobną funkcję. Jeżeli mamy na przykład 10-cyfrowe liczby i jest ich 500, no to jest 500 razy 10. To też nie jest dużo, także to jest taka ciekawostka przyrodnicza. Oczywiście nie ma to wpływu żadnego tu na działanie maturalnego zadania. Ale można by sobie stablicować te wyniki, bo wiemy, że potrzebujemy tylko 10 różnych silni. To skoro chcemy 10 różnych silni, to wystarczy 10 razy zawołać te funkcje, a nawet nie można w ogóle bez wołania tej funkcji to zoptymalizować. Zaraz Wam to pokażę. Więc w ogóle tak by ten zapis, to jest taki zapis szkolny. Zrobiłem sobie silnię, potem ją użyłem, potem policzyłem jej sumę. Jeżeli ktoś na tym etapie odpadnie z tymi moimi wyjaśnieniami, to okej, do matury jest dość. Ale chciałbym jeszcze pokazać jako w ramach ciekawostki, że popatrzcie, jeżeli w ogóle na początku zrobię sobie tablicę, tylko ta tablica musi być widoczna też dla naszej funkcji testuj, czyli zrobię sobie ją tu, int silnia, znaczy teraz mi się będzie gryzła nazwa silnia tu i silnia tu, a nie chcę usuwać tej funkcji, bo ona się przyda, znaczy nie przyda mi się, tylko może być Wam przydatna, to na przykład damy o silnia 2 i tu sobie zrobię tablicę 10 elementów. Co oznacza, że będą to liczby, co on tu krzyczy, tak bym w języku C++ zapisał, natomiast tu new int 10, tak w Javie, jak się w kilku językach robi, to się składnia troszkę miesza, ale dobra, ok, mamy silnia 2, które jest tablicą 10 intów, czyli od 0 do 9 mamy indeksy. No i teraz powrzucam sobie do każdego z nich silnie odpowiadającą indeksowi. Czyli pod numerem 0 wrzucę silnie 0, pod numerem 1 wrzucę silnie 1, pod numerem 2 wrzucę silnie 2. No więc wersja taka już trochę bardziej ambitna, ale jeszcze nie do końca ambitna, tak jakbym to ja widział. To jest tak, for int i równe od 0, i mniejsze od 10, i plus plus. No i teraz co mamy? Mamy silnia 2, to się od i, to się równa silnia od i. Tak? No i... Aha, tak, no nie, znowu, nie opisałem tego jako static. No właśnie, ponieważ jest to w klasie, to musi być jako static. On mi to zresztą proponuje, że tu nie jest jako static i muszę zrobić change signal to static. O, static to jest taki, że nie ma obiektu klasy zadanie 42, nie ma obiektu tej klasy, a i funkcje są, i zmienne są. No jak tego nie ogarniacie, to też do matury to nie jest istotne. Ważne, że tu musi być static. Pierdu, jest. No i teraz co się stało? W tej chwili mam tu tablicę o nazwie silnia 2, która w sobie ma silnie. No program działa na razie tak samo. O, dopisał mi tutaj, nie wyczyściłem pliku, więc dopisał mi tutaj, mogę wyczyścić, tak. Tak, wyczyścić, uruchomić. Tak, o, jest, 4.2, dopisał. Czyli działa, ale co się, nic się nie zmieniło, bo przecież ja tego nigdzie nie używam. Ale co mogę zrobić? Zamiast tu liczyć silnia od cyfra, mogę zrobić sobie silnia 2 od cyfra. Zobaczmy, czy działa tak samo. Jest, działa. Działa. No to teraz tak, co tu się stało? Dlaczego jest to lepiej?
Dlatego, że teraz funkcja silnia, na przykład dam silnia 9, no to co on musi robić? Komputer, zakładając, że jest jeden wątek, prawda, że to nie jest tak, że jeden wątek liczy jedno, drugi wątek liczy drugie, albo drugi procesor liczy drugie. Powiedzmy, ma jeden tylko procesor, jeden rdzeń. No to sprawdźmy, co się dzieje. W tym momencie on musi zapamiętać wszystko to, co robił. Teraz musi skoczyć w pamięci do tego miejsca, gdzie jest funkcja silnia. Musi do niej wejść, to wszystko przeliczyć, zwrócić, czyli znowu wrócić. Aha, gdzie ja byłem? Aha, dobra, nie, tu nie byłem, tu byłem. Oczywiście idzie mu to szybciej, ale zwrócić tu i zapisać to do tablicy. Natomiast później już, i to zrobi 10 razy tylko, natomiast później już będzie korzystał z tablicy, czyli nie musi sięgać do funkcji i wszystkiego liczyć, tylko na półeczkę, aha, cyfra 9, dobra, z półeczki 9 wyciągam. Na przykład na półeczkę 7, dobra, z półeczki 7 wyciągam. Więc to już jest, tu jest szybciej. Natomiast tu jeszcze raz 10 razy wołam tą funkcję silnia. A w tym przypadku niepotrzebnie. Żadne obciążenie przy Javie, która jest tak mułowata, to w ogóle nie ma się o tym co zastanawiać. Ale tak dla myślenia, dla ćwiczenia umysłu. Jeżeli jeszcze nie odpadliście w tym, co mówię, to dla ćwiczenia umysłu, popatrzcie, silnia to jest mnożenie kolejnych elementów. A tu jest pętla for, która też leci po kolejnych elementach. Czyli co tu mamy? Możemy sobie zapisać silnia 2 od 0 równa się 1, bo to już wiemy z definicji. No właśnie, i tak mieliśmy to, mieliśmy źle. No bo mi, nie, dobrze, mieliśmy dobrze, bo dla jedynki, dobra, liczyliśmy dobrze, ok. Silnia od 0 równa się 1. Możemy sobie napisać, że silnia od 1 równa się 1. I teraz w pętli od 2 do 10 zrobić, że silnia od 2 to jest to, co było poprzednio, czyli silnia 2 od i minus 1, to bo w poprzednim elemencie na dwójki w poprzednim była jedynka, na trójki w poprzednim była silnia 2. No a silnia 2 to jest silnia z 1 razy 2. Czyli trzeba razy i. Tak? No i teraz co tu się dzieje? Najpierw ile jest równe 2? No to mamy silnia, napiszę to dla tych, którzy robią to wzrokowo, silnia od 2 to jest silnia od 1 razy 2. No i to się pasuje. Teraz dla trójki to będzie silnia od 3 to jest silnia od 2 razy 3. Na silnia od 2, to już wiemy wcześniej, że to już było policzone, że to było 2 razy 1. Czyli mam dużo mniej tych operacji. No bo dla czwórki, no, chodź tu dziadu, mam silnie od 3 razy 4. Optymalizacja żadna. W przypadku Javy to nie ma sensu, to jest tylko zabawa moja, ale jak już piszecie na jakieś Arduino, to albo byłoby tych liczb dużo, na przykład musielibyśmy policzyć w ten sposób silnie z miliona liczb. To mogę liczyć właśnie, no zakładając, żebym takie duże liczby potrafił policzyć, bo silnia bardzo szybko rośnie, więc no, dla silnia milion to jest tak niewyobrażalna liczba, że na pewno Java tego nie obsłuży. Bo to jest milion razy milion minus 1, razy milion minus 2, razy milion minus 3, no jest to ogromna liczba, nie? Ale przy powiedzmy większej ilości liczb mam tylko jedno mnożenie. W każdym przebiegu pętli biorę to, co było i jedno mnożenie. Jeżeli wcześniej skakałem do funkcji silnia, no to ona silnia 9 powodowała tam 9 czy ileś mnożeń, nie? Więc nie dość, że trzeba było skoczyć, to jeszcze wykonać 9 mnożeń. Silnia 8 trzeba było skoczyć, wykonać tamte, no nie wiem, czy 8 trzeba, nie 8, bo mniej, bo dwójki, no ale ileś tam tych mnożeń, tak? Silnia 1 najmniej tych, bo wcale mnożeń, ale przynajmniej skok. Dla dwójki już było jedno mnożenie, o, tak to było jakoś, nie? Dla dwójki było jedno mnożenie, skok, jedno mnożenie, powrót. Dla trójki skok, dwa mnożenia, powrót.
na czwórki skok, trzy mnożenia powrót. O, w ten sposób, tak? To, co było przed chwilą zapisane. A teraz mam tak, jedna operacja, druga operacja i mnożeń od trójki do dziesięciu. No i to już jest taki zoptymalizowany programik. Zasnęliście już tam zapewne, ale liczy, sprawdzajmy, czy liczy. Nie liczy. Coś zepsułem. Coś zepsułem. I dlaczego zepsułem? To jest ciekawe. To jest ciekawe. Trzeba by wypisać tą tablicę silni, bo coś tu zepsułem. Coś tu zepsułem. Czyli wypiszemy sobie tablicę od 0 do 10. Sysout. Silnia 2. Co zepsułem? Co zepsułem? To ciekawe, bo to byłem pewny tego, co mówię. A nie działa. A nie działa. Dlaczego? Dlaczego to nie działa? A, tu mam zepsute, mam od dwóch. Od dwóch musi lecieć. Aj, aj, aj. No widzicie, taka literóweczka i zaczynało mi od trzech. A czemu nic nie mówiliście? Dobra, nie słuchałem, co mówicie. Dobra, dobra. Wyjaśniło się. Proszę Państwa. O, liczy silnie, już w porządku liczy. Czyli ta moja pułapka wywalam. Tak, tam tą literówkę naprawiam. Tu przeładuję. Wykasuję to, zapiszę, żebyście widzieli wszystko tak, jak należy. Uruchamiam, przeładuję, jest, działa. Żadnych różnic w działaniu, to była tylko zabawa, zabawa taka. No i tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku, że dacie te wszystkie odpowiednie znaczki i symbole i napiszecie coś w komentarzu. A nawet napiszcie, co byście chcieli w następnym odcinku zobaczyć. I do zobaczenia. Cześć i pa. Cześć, tu Przemysław. Od kilku lat prowadzę dla Was dwa kanały informatyczne. U źródeł programowania oraz edukacja gwarantowana. Na pierwszym znajdziecie treści dotyczące programowania, na drugim treści informatyczne niezwiązane bezpośrednio z programowaniem. Dzięki tym kanałom możecie za darmo kształcić się i rozwijać swoją wiedzę. Zachęcam wszystkich do prenumerowania tych kanałów. Tak, Ciebie również. Zaprenumeruj kanał. Daj kciuka w górę, może kciuka w dół. Napisz jakiś komentarz. Jeżeli napiszesz, jeżeli zareagujesz, jeżeli mój kanał wzbudzi zainteresowanie, więcej osób się o nim dowie i więcej osób się nauczy czegoś nowego. Także zapraszam, bądź ze mną.